Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rizena. Moi drodzy, jesteśmy no gdzie? W obozie na bagnie. Idziemy sobie do Oskara. Kurde, jest cholerny deszcz. Jezus, ja nie nauczę się tego handlowania tutaj. Dobra, to sprzedajemy. Teraz tak, to by trzeba było mieć. No, jedną patelnię można wywalić, to też można posprzedawać. Kilof sobie jeden zostawimy. No i można dokonać wymiany. To prawda, są miecze, widzicie, fajne, jakieś różne. No, ale na razie nie będziemy się nimi zajmować, bo nie mamy pieniędzy. Nie mamy niestety pieniędzy. Mamy 20 siły, moglibyśmy z Domingiem się umówić na arenę. I to jest taki rozpierdziel, ja idę się położyć. Się nie da tak. Do rana. No. Jezus, myślałem, że nadal pada. Dobra. Dobra. To teraz możemy sobie zapisać giereczkę. U mnie na dworze wieje w cholerę. Dobra. Próbujmy Domingo. Dobra, dzięki ziom. Tak to trzeba zrobić właśnie. Ja mam Domingo. Let's try a few rounds in the arena. Are you that keen to get a kick in? You chicken, Domingo. You a big fat feathery piece of poultry. I see your mouth moving, but all I hear is blah blah blah. Not interested. You're not worth my time. You're the best fighter here. Come on. See these muscles? There's money in them. Here, have a swig of this. Ah, that's the good stuff right there. So, how about the arena? Go on then. A beer, someone to punch. Life doesn't get much better. You're clearly a man of simple tastes. No, dokładnie. No, spróbujmy. Mam nadzieję, że damy radę. Najwyżej sobie wczytamy, bo dopiero zaczęliśmy odcinek, więc jakby luz. Ale wydaje mi się, że powinniśmy dać radę, jak go dobrze tutaj opędzlujemy. Dobra. No dobra. Spokojna głowa, zaraz mu pierdziel spuścimy. I taki jest plan. Ajajaj, dobra, spoko. Autozapis to jeszcze się zaraz przed areną. Bardzo mądrze gra tutaj jest robiona pod tym kątem. For a little co? Okej. Dużo blokować. Okej. Trzeba dobrze w czas to zgrywać, nie? Pyk, pyk. Dobra, okej. Okay. Fajnie tym trzecim jak wchodzi, bo wtedy dużo obrażeń jest. Dobra, o, teraz dwa weszły. Zajebiście. Dobra, dobra. Domingo zaraz tutaj się położy. O, pięknie. Dobra, pyk. No i elo. No i co tam? Jak ci poszło? Chyba nie za dobrze. O, drewniana tarcza. Dodatkowa obrona, zajebiście. Chcę improve my fighting skills.
Dobra, Jonas może uczyć walki toporem. Nie będziemy teraz się w to bawić, bo nie ma sensu. Teraz będę boostował. Ja nie wiem, czy tę zdolność mieczową, czy jak. Zaraz zobaczymy. Na razie chodźmy do Craiga. Nie ma Craig, ziom. Domingo will have learned to respect you. Your win took him by surprise. And me. Here, your winnings. I don't like paying out. But you did what you bet you'd do. Nobody will face me in the arena. That's one of the biggest compliments they can pay you. Yes, but I haven't faced Brogar. Ah, that's a different world altogether. Brogar won't fight just for the hell of it. His position in camp is built on his brawn and his ruthlessness. He can't afford for anyone to beat him in combat. It'd weaken his power. So he's wary, as you should be. I know what I'm doing. You'd better. Dobra, no na razie na pewno nie chcę się z nim bić. I teraz tak. Mamy 235 golda. I albo się nauczymy siły i chyba to zrobimy. Bo chyba to będzie bardziej opłacalne niż ta walka mieczem. Kurde, no pier... Dobra, już myślałem, że znowu pada. 115 złota. Teraz 140 jest potrzebne, no. Dobra, trudno. Trudno, trudno, chodźmy tutaj sobie powolutku. Może to zioło jak pozbieramy, to też będzie lepiej. Znowu jest kurwa burza, no niesamowita gra. Niesamowita gra. Tu jakieś burze, tu jakieś coś. Dobra, chodźmy tutaj. Mamy parę rządu szczurów czmychających. Czemu one czmychają? No kurwa. Aha. No. Dobra, zajebiście. Jeszcze nie wiem, co było za zadanie, ale jest zrobione. O kurwa, ja mam zero życia. I słyszę gdzieś tego, o tam jest ten oślizgły gnój. Kurde, no nie chcę się leczyć na maksa, więc podejdźmy tylko do Luisa, siema. Here, one beer for some information. Hey, hey, you got one. You're beautiful. I'm looking for some pieces of a sword blade. Old, decorated with gold. Okay. They're everywhere. Everyone's got one. Well, not Hawkins. Or Jan. Or Rachel. Or Craig has one. I've seen it. It's quite big. And that moron has one as well. What moron? Dorgan. He's got a piece, moron. Of course Brogar has one. You'd have to take him apart to get it. And me. I've got one too. You have one. Okay. I'll give you a beer for the piece of sword blade. No way! What do you think I am? Dwa odłamki. Znaczy dwa piwa za odłamki. Za odłamek miecza. No dobra. Here. Two beers. Fajnie. Dobra. So why is everyone so afraid of Brogar? Why do you think? He's the strongest fighter in the camp. No one can beat him. How do you think I can get Brogar to fight me in the arena? You can't be serious. Ha! He'll turn you into mincemeat and then dance on all the little pieces. Just tell me what I need to know. The only thing that'll make a man like that come out of his shell, little shell, like a snail. I like a snail's old silver trails in the moonshine. Like, pretty. What will make him come out of his shell?
Who? Oh! Fear, isn't it? You know, fear of losing control. He wants control of the camp. If someone comes and takes control, that'll piss him off. He'll want to show he's boss. Grind them into the dirt, all the way in. Head first. Pull their head off and, you know, down their neck. You try this, or beat his fighters in the arena. That'll scare him too. Get him out of his shell. Right. Thanks. Dobra. I'm looking for Dorgan, the fighter. That moron, he just off into a cave that way, east of here. He went in, just didn't come out. Wouldn't surprise me if something is in there and ate him. The damn fool. To the east of here, you say? The only... No dobra. Koniec, jakieś piwo nie leży? Nie leży. Dobra, mamy 3 na 5 odłamków. Więc już Dorgana teraz będziemy mogli spotkać. Chodźmy teraz się kimnąć, bo szkoda mi potek po prostu na życie. Weźmy sobie, kimnijmy. Na spokojnie, mamy czas. Warto oszczędzać potki, jeśli jest na to... Jeśli jest ku temu opcja jakaś, nie? No to trzeba trochę. Zobaczmy, czy on nam coś powie. Co? Dobra, nie wiem. Chodźmy dalej. Chodzi ci o Hara? Czyli na jakiej zasadzie to jest w ogóle? Tekst. Dziwna sprawa. Ja nie chcę się z nim teraz bić. Na razie bym sobie poszedł do miasta niedługo, bo siedzenie na tym bagnie jest długie. I mnie trochę denerwuje. Dobra. I zobaczę, bo jak mi się wydaje dobrze, nie, dobra, źle mi się wydaje. Skończmy. Dobra. Spróbujmy w jedną uszczelić. Jak widzicie, to nie jest jakiś duży damage. Na git. I po kolei. Jedzi kombos. Chyba się zbugowały trochę. Dobra, dobra. No, pyk, pyk, pyk. I teraz się wycofujemy. No i dzida, nie? Pierdolę, jak wieje na tym dworze. Niesamowite też. Dobra, cyk. Wyłkniemy na przykład małą potę. Raz. O no. Aha. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, dobra. Nie spodziewałem się, że tak daleko jedna mnie będzie goniła, szczerze mówiąc. Tyle mnie to zdziwiło, ale spoko. Ważne, że żyjemy teraz. Dobra, no i w takich sytuacjach sobie używamy potki, no ale jak nie musimy, no to idziemy się kimamy, jak na przykład przed walką na arenie, nie? No bo tak to nie ma sensu, szkoda nam potek by było, żeby tak to robić. Pyk, 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 pyk i pyk. Dobra. Jeszcze kolejna. Tam jeszcze jest jakaś. Dobra. Dobra, całe szczęście, że już pojedynczo to jest raczej łatwo je ubić. Pyk, pyk, pyk. Pyk. O kurwa. No jeszcze raz pyk. Dobra. I tu trzeba ogarnąć trochę, bo tu będzie trochę rozpizdziaj. Ja się tak boję tu łazić po tych kurwa miejscówach. Generalnie Dorgan jest tutaj. Leży. Pyk. Pyk. Lista dłużników Brogara, okej. No tak. Tu jakiś kilo. Tutaj
Kufrze mamy grudę złota, bursztyn mamy złoto. Też fajnie. Też fajnie, bo można sobie je jakoś spożytkować. Tutaj zobaczmy, czy coś się dzieje. Kurde, dobra, najpierw pójdziemy tędy. No bo warto jest te jaskinie sobie odwiedzać, nie? Zejdziemy na dół. O nie. Dobra, ja nie wiem, czy my ujebiemy tego gula. No właśnie, bo on jest kurwa gulem. Jakkolwiek to nie brzmi. Jest skurwiały. Dobra, teraz się z tym nie bawię. Na razie tu nigdzie nie schodzimy. Idziemy sobie na luzie. A jeszcze to trzeba polutować te ćmy w ogóle. Dobra, dobra. No już raczej wszystko jest zlutowane, więc... wracamy w takim razie. Powiemy Brogarowi, co się stało. I myślę, że... myślę, że niedługo będziemy go mogli spróbować na tej arenie. Kurczę, chociaż pokonać go, czy nie pokonać. Nie wiem, czy dam radę. Dobra, Luis, coś ten? Nie. Ale możemy usmażyć sobie mięso, żeby już mieć. Okej. Looks good. Dobra, no. No siły mamy. Mieczyk by się przydało może zrobić, zobaczymy. Co nam tu powie Brogar. Siema. I found Dorgan. Yeah? Where is the lazy bastard? He's dead. His body's in a cave near the swamp. Oh well, if he keeps some swamp creature fading off my back, it'll be the first useful thing he's done. Now, did he have anything on him? Anything at all? I didn't search the body. You expect me to believe you didn't check him? You didn't go through his pockets for gold? I'm not into strip searching corpses. I'll leave that to you. Okay. Anything else for me to do? Well, maybe one thing, if you're up to it. Try me. Okay. But don't say I didn't warn you. Have you ever collected funds generously donated by those grateful for their security? Generously donated security funds. You mean protection money. Shush! Not so bloody loud! Who are you protecting? What do you care? You want me to do this job or not? Maybe you can succeed where that damn Dorgan failed. Well, all the folks in this camp who ain't fighters, go and tell them their monthly payment is due. Collect it, then bring the gold back to me. Simple. I'll take the job. Okay. But can I trust you? Could be you're a shifty little fish. I'll do it. Don't worry. Yeah, I want it done, and I want it done right. Okej, okay, dobra. Na razie zanim to zrobimy. Pogadajmy w tę stronę. Can I see it, please? Seems Dorgan was helping Brogar to pocket Esteban's gold. Where is he now? Dead. I found him in a cave near the swamp. This list will help. We'll need more evidence, though, if we're to persuade Esteban Brogar is working for his own interests. Okay, nowy level, fajnie. Collect protection money for him. What? Really? And who are you supposed to collect it from? From all the men here who aren't one of his fighters. He's really gone too far this time. How long has he been getting money from them? No idea. All right, just play along. Collect the gold and find out who's not paying so willingly. Then we might be able to put a nail in Brogar's coffin. He's not taking over this camp. Not while I live. I certainly wouldn't want to see him with any real power. Okej, spoko. Dobra, zanim weźmiemy sobie haracz, weźmy mu to, sprzedajmy. Strzały też wszystkie, bo nie będziemy ich używać. Starą tarczę też wywalimy.
Jeden ten kilofek też, tu te ćmy też wywalimy, te jakieś kurwa gówna też. Tu zęby jakieś żądła. Tutaj to gówno, dokonaj wymiany, tak, dobra. I teraz tak. Ja bym chciał najpierw temu Brougarowi spuścić w pierdol, nie? Taki jest plan na teraz. Wydaje mi się, że może on być ciężki do wykonania, ale spróbujemy, nie? No i myślę, że no w siłę trzeba tutaj inwestować, pieniądz. A teraz nie zainwestujemy, no bo trzeba ten. Dobra, aż zapiszę sobie. Dobra. I think I can beat Brougar in the arena. I think he'd turn you into paste. But first you'd have to get him to fight you. That's hard enough. I'll find a way. Dobra. Brougar, I challenge you to fight me in the arena. You ain't worth the walk. I fought and defeated all your fighters. Will you face me now, or are you a coward? Show a little respect, little fish. I'll fight you. Maybe that way I can teach you some respect. I don't think so, ale zobaczymy. Dobra, napierdolimy Brougarowi. Będzie beka, nie? Znaczy wątpię, generalnie będzie ciężko chyba, chociaż kurde no, no tu na każdego jest jakiś sposób w miarę, nie? Będziemy mieli... Dobra, tak klasycznie, nie? Dobra. Okej. Cyk, cyk, cyk. Kurwa. No, super. Dobra, autozapis. I zrobimy inaczej, bo to trzeba mieć chyba pod trójkę wtedy podpisane. Będę mógł tego używać. Dobra. W trakcie walki. Dobra. O, ale pięknie siadło. Tak zwane combo. Dobra, czekaj. Pobiegniemy sobie. O, dobra, zajebiście idzie to tak zrobić, tylko po prostu lepiej mieć to pod tym szybkim dostępem. Dobra. Daj, rudzielcu jebany, no. On dostał kombo teraz. Dobra, już leżysz. Elo. Padł na glebę. Normalnie, leży. Obuchowa. Dobra, to obuchowej nie chcemy. Co tam? I'm impressed. Stay in my good books and I can make something of a scrapper like you. I think I can make something of myself. You get too cocky with people, it'll be a grave you're making for yourself. Hey, I took the liberty of lifting that piece of the sword blade from you. You thieving bastard. Rob a man when he's down, would you? You'd have done the same to me, Brougar. No dobra. No to teraz będzie zdziwko w obozie, co chłopaki? Teraz to będzie zdziwko. Ktoś coś powie w ogóle? Ten nic. Domingo? I defeated Brougar in the arena. I did hear that.
That must have been some battle. No, była. The pressure on him. You're getting close to nailing the bugger. Dobra, no on tutaj nie mówi nic. Brogar's demanding protection money from people and wants me to collect it. Hmm. You need Brogar on your side, but you don't want to end up like Dorgan. Dorgan? Dorgan was the last one to collect protection money for Brogar. Now he's disappeared. Dorgan is dead. I found him in a cave. Well, protection rackets aren't known for being safe things to get involved in. It looked like wild animals had killed him. Be careful. You don't want to end up like that. Thanks. That advice isn't exactly easy to follow. I found this note in Dorgan's pocket. That's a handy thing to have. No, tak. Dangerous too, if certain people discover you have it. No dobra. Chodźmy w takim razie do Craiga. You beat him. You really beat him. We're all human. Brogar? Human? Well, here are your winnings. One thing, Brogar won't let this lie. I know. So, anyone else for me to fight? Nah, no one springs to mind. Surely you've got other things to get on with. People like you usually have. No, teraz to już jestem, kurde, petarda ziomek. Dobra, 460, mamy złota. Więc ja bym sobie zrobił tak, miecz 2. Dobra, on tutaj nam robi kontratak. Poprzeczne cięcia, czyli bokiem będzie można uderzać. I tu już nie mamy złota, no nie wytrzymam, ile mamy, stówę. Ale dobra. W takim razie możemy się od tego ziomka nauczyć, jak się skrada. Tak po prostu. Fajnie. Na kontrolu. Z Lorenzo. Pyk. I nie widzi nas teraz. Zapisujemy gierkę. Pyk. Too difficult. Ok, spoko. Jeszcze trzeba będzie się te zamki nauczyć. Ale spoko, ogarniemy. Zbierzemy trochę złota i będzie dobrze. To teraz musimy iść tak. Musimy iść do wszystkich bez... co nie są tymi, nie? Strażnikami. Nie, tak po prostu, okej. Okay. Spoko. I'm here to collect you know what, Brannan. Pay up. Brogar got you collecting now, has he? Okay, I'll pay. But I actually want protecting this time. Dobra. Nie ma problemu. Brogar wants his money. Take my gold. Take everything, but leave me alone. No dobra, no i nie są jacyś trudni do przekonania. Właściwie za bardzo. Coś mi tutaj kurwa... Aha, na hita schodzi. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Chciałem na chwilę odskoczyć od kompa, ale już jestem. Dobra. Pytajmy się o te wszystkie pieniądze. A jeszcze do tego ziomka spytajmy. Don't ask me how, but it works for him. And he really is the best teacher around. If you say so. Okay. Brogar sent me to collect the money you owe him. So, he's got you working for him. Thought you might have a bit more sense. Here, take it. Hope you choke on it. Smutno to brzmi, że tak musimy być tym kurwa sługusem Brogara. Ale może uda się go szybko stąd wyautować. Pytanie, czy już z Donem będziemy sobie tutaj gawędzić? Bo nas chyba jeszcze nie przyjmie. Trzeba będzie iść do miasta i tak chyba. W pierwszym akcie, mam wrażenie. Mam nadzieję. Tych, które tryharduję, no ale ja wiem, co tu trzeba robić, nie? Z drugiej strony, więc... Też inaczej. To jest strażnik, nie? Ta. To jest strażnik.
No, kurwa wieje. Chodźmy do Oskara. Aha, tak. I now have all the pieces of the sword blade. I was right. It is a beautiful piece of work. Good job it has me to return some life to it, eh? And you still standing there staring at me? Supposes I owe you some sort of reward? Come back when I've finished the sword. I'll show you what a true craftsman can make. Okay. To samo mi przeskipuje, tak? Here, from the ashes comes the phoenix, eh? Fucking beautiful, isn't it? It's beautiful. Isn't it? Give it back to me now. You don't want to scratch that. Thanks. It has a good balance. Here you go. Yeah. The Don is gonna be one happy man when he claps his peepers on this. If I wanted the sword, what would it cost me? What would you want with this? It's for the Don. Now I get you. You want to use this as your way to see him. How much? You couldn't afford this. How much? All right, 200. There's a lot of effort went into that. Okay. I'm here for Brogar's money. What? Running Brogar's errands is no way to make friends here. Now they've got you collecting gold. Whatever you say. Now give me the money. Here, and I hope the Geiger bites you in the arse. Okay. Maybe it would help to have someone around. Okay, czy on nas może uczyć obróbki metalu? Fajnie. Take that pretty face somewhere else. Okay, sick. Do you owe Brogar some protection money? For what? I don't need that great lummox to protect me. Brogar's collecting protection money. I have my suspicions. Some of the men go through their gold almost as quickly as I pay them. Tell Rachel. Brogar needs sorting out. Nothing but trouble. I'm sure he'll get what's coming to him. Well, if there's any justice, he will. But justice ain't too common around here anymore. Nie do łęgi w ogóle, podoba mi się określenie. Dobra, bo szedł tu gdzieś ten ziomo. Widzę, że już nie idzie, więc chuj. Dobra. Bo jeszcze od niego będzie trzeba wziąć siano. Tego co tu przenosi te kurwa beczki, nie? O, tutaj jest. Brogar wants his protection money. Here, take it and leave me in peace. Tak po prostu, okej. Okay. Fajnie, że tak szybko leci. Jeszcze tam trzeba będzie iść na górę. Do tych dwóch ziomali. Na razie pierdolimy te wilki. Give me your protection money. All right. I really don't want any nastiness. Dobra. Ja już nie mam 10 ziół przypadkiem. Tak przy okazji. Nie ma. I'm here to collect your protection money. What? Don't tell me you're one of Brogar's henchmen. Let's say business partner in training. Well, I'm sure you have your reasons. But if you want protection money, first I need some protection. I've got bog bodies wandering all over my farm. They were over by the waterfall this morning, and I don't call letting bog bodies wander around protection. I'll take care of the bog bodies. Then we'll talk about the gold. Over by the waterfall. Good luck. No tak, dobra, to nie może być za proste, wiadomo. Dobra, no to co? Weźmy sobie kuszę i innego bagielca tutaj, pyk. Pyk, 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 pyk. No kurwa. No i teraz dwóch naraz, to my nie ujebiemy, ty. No ta. No jeszcze tam jeden jest. No to najgorzej, że jest dwóch naraz właśnie.
Kurwa, a tam się w ogóle z wilkiem bije, ziom. No tak, pewnie. No to to może być ciężkie dość. Jeszcze ten ziom tam się bije z wilkiem i nam nie pomoże w żaden sposób. Z dwoma wilkami, dobra, to chodźmy, może pomóc. O kurwa! Starego, co wyjebało? Dobra. Gdzie go tu wykurwiło? Aha. Nie no, fajne wilki, nie? Latający wolf. I ta gra nie zrobiła kurwa sukcesu tymi bugami, które tutaj ma? Niesamowite. No przejdźmy tędy. O, i teraz pojedynczo są. Dobra, to może spróbujmy pojedynczo. Okej. No, on jest jakiś zbugowany chyba ty. Okej. No jest mocny skurwiel jeden z drugim, nie? Dobra, całe szczęście możemy sobie tutaj stanąć. Przyjść i kimnąć. Do południa. Bo już tak za długo nagrywam. Szczególnie, że planowałem raczej grać krócej. W ogóle muszę sprzedać te kurwa duperele, co mam. Jeśli nie planowałem dłuższych niż pół godziny odcinki z Rizena, więc jakby wiecie jak jest, nie? Dobra, chodź tu po kolei, nie. A może tamten oleje? Oleje tamten? Ten jeden pójdzie? No dalej. Tylko jeden. Dwóch nie potrzebujemy. O dobra, idzie jeden. Okej, pyk, 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 pyk. No. No taki pod ścianą to jest kurde łatwy do ubicia dziad. Dobra. To idziemy teraz jeszcze tylko kurde ostatniego haknąć i mamy kurwa z głowy zadanko, fajnie. Pyk, 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 pyk. Elo. Bagielce Roberta poszły się jebać, pięknie. Bardzo ciężkie były, więc jakby cieszę się, że udało się to zrobić. No, gierka ma ciężki próg wejścia, ale no jak już się zacznie ogarniać, no to generalnie jest przyjemna do grania, więc mam nadzieję, że do oglądania też. Dobra, dawaj siano. No problem. Thanks, but I am still going to need that protection money. Here, take it. I hope I can get some peace now. No wiadomo, dzięki ziom. No i co teraz? I teraz mam całe pieniądze za ochronę i chyba muszę iść do Racheli. Rachela, Rachela, nie wiem jak to powiedzieć, ale chyba do niej trzeba iść po prostu. No i czy będę musiał oddawać Brogarowi to siano, czy nie? Zobaczymy. My tu dalej. Chociaż do miasta chyba możemy iść po Donie, więc jakby spoko. No idź na dół. Ach, te bugi. Ja mam. Kim się jeszcze nie pogadałem? Z Luisem, okej. Okay. Dobra. Teraz sobie przypomniałem, że on tam najebus.
siedzi. Bym chciał skończyć to zadanie po prostu, dlatego wyciągnę jeszcze kawałek. No wiecie, że będziemy iść z głowy i będziemy mogli iść do miasta w następnym tym odcinkersie. Your protection money is due. Hand it over. Yeah, here you are. Don't need to get rough. Okej. Okay. On nas może potem uczyć jakichś tam właśnie technik łowieckich chyba, no ale tylko łucznictwo. Chyba nie rudy by się przydało, nie? Ale tu akrobatyka też by się przydała. A tam chyba jakiś pierścień akrobatyki będzie można na początek sobie ogarnąć, więc spoko. Chodźmy do tej Rachel'i. No, czekajcie chwilę. Nie, pod F5, tylko okej. Helpful sort, aren't you? You better not have landed me in it with Brogar. But then one's trouble is another's ease. Rachel needs this meat, so she'll be happy. Take note, sometimes it's better to take sides than end up in the middle. About your hunting. I met a hunter called Yan. You haven't mentioned him. He got himself posted as a guard on the road to Harbour Town. We never see him back here these days. That's another hunter less feeding the camp. Well, there's loot. I expect... Okay. Lewis isn't going to stop drinking anytime soon. I know. But when he's sober, or even when he's half cut, he's a damn good hunter. Doug has been successful. He's given me some meat for the camp. We needed that. You better take it to Rachel if you haven't given it to her already. Both your hunters are back out doing their job. Are they? You work fast. Your team's not the best I've seen. You take what you find. They're what I found. No, to prawda. As for your training, maybe I can help. Yeah. Why are you making Sam saw wood for you? What business is it of yours, little fish? He needs to hunt. If he doesn't, we'll all starve. And if I don't get wood for my fire, I'll be pissed off. You're pissing into the wind if you wait for Rachel to organize anything. You want something here, you have to take it. Yeah, I'm beginning to understand that. Hmm. Should I collect money from Sam? No, Sam works for me. Good man. Got it. What? It's your job. Right. You got a hole in your head. Oscar the Smith, the workers, okay. Hawkins, the hunters, Doug and Lewis, and that swamp farmer robot, and hurry. Dobra. There's no one left to collect from. Right. So where's my 200 gold coins? I did the work. I'm keeping the gold. I knew you were shifty. Think you can get one over on Brogar, eh? Well, you got a big shock coming, little fish, when you least expect it. Dobra, czyli nie oddajemy mu złota. Idziemy do Rachel'i. Brogar is forcing Sam to work for him instead of hunting. He's sawing wood for Brogar's fire. That's why you've not been getting the meat you need. Damn Brogar. I thought he was trying to undermine Esteban. He'd be nothing without the Don, and now I need that meat. What do you want to do about it? Me? You do what you can. There'll be a full-on rebellion if stomachs go empty. If you want to help out, get me meat and get Sam back out hunting. Okay. I collected all the money for Brogar. Now what? If my husband learns about this, he'll have Brogar killed on the spot. Then he'll give me hell for not keeping an eye on things. Perhaps... If you go to Brogar and tell him what you know, threaten to pass it on to Esteban, maybe he might buckle. That would help keep things calm here for a while at least. Well, I'll try talking to him. Dobry plan. Spróbujmy. Tak na zakończenie. I'm thinking maybe I should tell the Don what I know, Brogar. About what? My protective, supportive funds? You think he'd believe a little fish like you over me? We'll see, shall we? Look, let's not get into a fight over this. I ain't forgotten the last one.
I'll quieten things down, okay? Just don't think you can keep pissing me off. Wouldn't dream of it. Right. Good. Glad we got that clear. Let Sam go hunting. Okay, okay. Aren't you the soft-hearted one? No, no, bro. You can stop worrying about Brogar. I've dealt with him. You're quite something. With him gone, I just hope the Don will find his old self again. But that's me. There's one to come. And I get the sense you've already outgrown us. You've got a spirit of adventure. This swamp isn't going to be good enough for you. Well, guess I better get back to my own work, eh? Good luck with wherever you go. No cóż. I've got nothing to say to you. Fajnie, że się to udało zrobić. 400 złota. 200 gold coins. All right. Give me the sword. Who did you steal that pile from? All right. Here's the sword. But you make sure you tell the Don who made it. All right? Dobra. Od razu, no jest złota, złoty ten, spoko, kurwa, poza bzdura. No jest złoty miecz, fajna sprawa. No na razie nie mamy tutaj pieniędzy. Kolek, no ten długi miecz. Nie wiem, czy to jest wtedy pod broń dwuręczną podciągnięte, czy nie, no ale dobra, na razie. Po prostu się z nim wymieńmy. I heard the dog was interested in a sword, a golden sword. Well, I've got it. Are you serious? So you actually found all the pieces? That's amazing. You can't even tell it was broken. Oscar certainly knows his metals. Surely this is enough to get me an audience with the Don. Are you kidding? He'll probably divorce me and marry you. I'm guessing that means I can go in. Okay. You don't have to worry about. Oddajmy jeszcze tego questa i będziemy kończyć. Kurwa, z 50 minut wyjdzie tego filmu. Niesamowite. Here, take this gold. Don't spend it too quickly. Okay. 20 złota i chuj. Well, you're not like everyone else around here, are you? I'm impressed. There has to be more that needs doing. Single-minded, aren't you? No, but here's something as a thanks. Hopefully this camp will be smoother from now on. You were right. Brogar folded. Thank you. That will help calm things for now. Don't worry, that's not an end to it. When he's least expecting it, I'll slip something in his food. I know poisons that will work slowly to turn a person inside out over several weeks. I might just stay away from your cooking in the future. Here, you've earned a reward. Oh, and one more thing. Don't let Esteban know about this. He just blamed me. I'm not interested in getting you in trouble. Now that's out of the way, I'd better get back to work. Thanks for all your help. You find anything else? Let me know. Okay. I need a place to sleep. Take Brogar's hut. I don't think anyone's going to dispute your right to it. Well, I arrived here with just a mouthful of sand. So a shack in the swamp is a step up, I suppose. No to prawda akurat. Czekaj, czy mogę go wyjebać z tej chaty tak o teraz? Looks like you're moving on, Brogar. The Don's given me your hut. You better watch your step, little fish. Cause as soon as you stumble, my blade will be waiting. Yeah, yeah. Don't think I won't be ready for you. You won't see me coming, little fish. Think okay. I want to spend time with you? Swim away, little fish, before the... No i pięknie, no i mamy chatę teraz. Piękna sprawa. No i ciekawe co miał w kufrze. Też warto wiedzieć, prawda? No, jakieś złoto tu coś. Piękna sprawa, moi drodzy. W takim razie zadania tutaj mamy już wykonane. Więc ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się w następnym Rizenie. Trzymajcie się i cześć!